2013. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej. Otwieram dyskusję na ten temat. Ja może powiem tak, jestem świeżo po spotkaniu ze skarbnikiem. Trwała dyskusja na temat tego, o czym miał Państwa radny informowałem na komisji, gdzie środki inwestycyjne, które zostaną po przetargu, zostaną w dzielnicy. Jeżeli procent wszystkich środków, które mamy, a mamy ich na dzień dzisiejszy niecałe 2 miliony, będzie 35 na inwestycje i 65 na remonty bieżące, to się tak nazywa. Dlatego, że skarbnik miasta tłumaczył, z czego to wynika. Wynika to przede wszystkim z tego, że wszystkie pieniądze, które są na tak zwanych wydatkach bieżących, niejako są przejadane, a inwestycyjne zaliczają się do innej grupy kategorii wydatków, które pomnażają majątek gminy. Od 2 lat próbuje to skarbnik jakby ustabilizować, dlatego że od 2014 roku będzie rygorystycznie traktowany tak zwany dług publiczny, który niestety jest przez remonty czy wydatki bieżące powiększany. Inwestycje tego długu nie powiększają, tylko powiększają majątek gminy. I dlatego tak ważne jest to, żeby dzielnice, które są składnikiem budżetu miasta, również miały tutaj swój wkład. Określony on został na tym poziomie, o którym przed chwilą powiedziałem, co stawia też dzielnice, przed dzielnicami, pewnego rodzaju zadanie przygotowania inwestycji albo realizowania swoich zadań w trybie inwestycyjnym. Co jest ważne, w naszych dwóch takich tak naprawdę największych zadaniach powierzonych, czyli w budowie dróg wraz z oświetleniem oraz remontach placówek oświatowych. Tutaj, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak planujemy, jest szansa, że my ten poziom 35% utrzymamy, nawet z jakimś tam małym plusikiem, co pozwoli nam na to, żeby środki po przetargu, które jak zadeklarowałem na komisji, mimo że przenosimy wszystkie środki na zadanie inwestycja na ulicy Samorządowej, projekt jest, czyli kosztorys inwestorski jest przesadzony przynajmniej o 30%, jak nie więcej. Przy parkingach w tamtym roku było to nawet 100%. To było jak projekt, czy kosztorys parkingu na Kazimierzowskim był ponad 500 tysięcy, a po przetargu wyszło 210 czy 219. Taka jest różnica między tymi przetargami. I tak jak tutaj projekt zakłada 668 tysięcy na wykonanie tego zadania, co przekracza tak naprawdę wszystkie środki, jakie mamy na tym zadaniu, bo mamy środków około 575 tysięcy, ale dopuszcza dyrektor ZIKIT-u około 80% zabezpieczenia danej kwoty, żeby dany przetarg ogłosić, bo wie, że i tak będą oszczędności. Ja zadeklarowałem, że tutaj minimum 150 tysięcy będzie na tym zwrotu i tu proszę mnie trzymać za słowo, zobaczymy, czy to rzeczywiście taka skala będzie, a to jest minimum, tak powiedziałem, na tym zadaniu. Wróci z powrotem do nas na pozostałe zadania, które, tak jak powiedziałem, są do wykonania. No niestety, przeniesione również z 2012 roku na rok 2013. Wszystkie niejasności, jakie były, starałem się omówić na komisji. Mimo tego komisja zagłosowała, że jest przeciwna. Dalej uważam, że podjęcie tej uchwały jest konieczne przez Radę ze względów również oszczędnościowych. Wykonanie tego zadania w całości będzie tańsze niż dzielenie go na etapy. Dlatego, że trzeba coś wykopać, zakopać, a później z powrotem to wykopać. Bez sensu, prawda? Na odcinku prawie 100 metrów daje to jakąś dużą kwotę i uważam, że to była z naszej strony niegospodarność, mimo że jest pewnego rodzaju teoretyczne zagrożenie, że tutaj te wszystkie pieniądze zostaną na tym jednym zadaniu. Tak jak powiedziałem, teoretycznie. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo, pan Andrzej Buszko. Ja przepraszam, mam tutaj taką jedną opcję.
zrobiłem sobie tak, żeby pewnego rodzaju czas naszej dyskusji był. Chciałbym, żebyśmy się pilnowali czasu, bo chodzi o to, żebyśmy mówili zwięźle. 3 minuty ma pan radny. Bardzo proszę. Nie, gdzie włączył? Ale bardzo proszę, żeby trzymać się czas. Proszę państwa, proszę. Ostatnie pół minuty może być dziękiem. Proszę państwa, nie wiem, może bardziej będę tyle mówił, bo nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że rezygnujemy. Przez jakiś czas, przez kilka miesięcy składaliśmy sobie te nasze wnioski, że coś tam będziemy sobie robić, prawda? I nagle, ni stąd, ni zowąd, prawda? Mamy wszystko zostawić i zrobić tylko samorządowo. I właściwie, powiem szczerze, wszystkie te pieniądze. I nie ma, tak jak pan przewodniczący powiedział, nie ma pewności, że wrócą te pieniążki na te zadania, które były, cała lista tutaj była wywieszona, tych zadań, które były do robienia, prawda? W tym roku. I ja może nawet bym się zgodził na to, tyle tylko, że ja tam byłem parę razy i pytałem, nawet ostatnio byłem pana przewodniczącego i się pytałem właśnie, co tam ma być zrobione na tej samorządowej, bo ja nie wiem, co tam mamy, tyle pieniędzy, 600 tysięcy mamy wydać na tą samorządową, jak generalnie chodniki są tam dobre. Nie, przepraszam, chyba pan mówi, właśnie, przepraszam, nie o tym miejscu. No więc właśnie, nie wiem, chciałbym, to może jakieś zdjęcia to mamy, żeby pokazać, co tam tu. Może jakoś pokazać zdjęcie, że tam jest rzeczywiście taka potrzeba duża, tylu pieniędzy, wywalanie tylu pieniędzy na remont tej drogi, no ja nie uważam, dlatego uważam, że rezygnacja z tych wszystkich rzeczy, to po co myśmy się, że tak powiem, tutaj tyle męczyli na tym, żeby ustalić te zadania. Najpierw no, ustalaliśmy się na rzeczywiście, a teraz nagle wszystko ma się to zabrać nam i dać tylko w jedno miejsce wszystkie te pieniążki, to uważam, że to jest tutaj jest jakaś chyba niegospodarność, prawda? Że wszystkie pieniądze dajemy na jedno zadanie. I poza tym powtarzam, no, chciałbym zobaczyć, co tam jest do zrobienia, żeby jakieś zdjęcie, żebym zobaczył, czy film. Takie to jest tam myślę, że aż te pieniądze trzeba wydać na nas. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli się pan w czasie lecz pan. Ale ja pan trochę inaczej. Ja może najpierw odpowiem, dlatego że to, co pan powiedział, dla mnie to jest miód na serce. Gdyby wszyscy radni chcieli wiedzieć, o czym rozmawiają, to było super. Bo to jest ważne, żebyśmy podejmowali decyzje świadomie, a nie pod jakimiś tam, że tak powiem, no ten temat co prawda się przynajmniej przez 10 lat, przepraszam, 10 lat. Temat ogólnie powiem, jest związany z budową 54 miejsc parkingowych. To jest konkret, prawda? Budujemy 54 miejsca parkingowe. Teraz będzie informacja, w którym miejscu, jak wygląda dany temat. 54 miejsca. Za 600 tysięcy, panie. Na 54 miejsca. 54, zgadza się. Inaczej, przepraszam, kosztorys inwestorski tyle wynosi. To jest chore. I dlatego ja uważam, i dlatego tą inwestycję, ale panie radny, ja mówię o tym, że kosztorys inwestorski, już, że kosztorys inwestorski jest naprawdę moim zdaniem zrobiony na bardzo duży wyrok. Ja nie potrafię zrozumieć, ja go nie przygotowywałem. Ja dostałem informację taką, że muszę zabezpieczyć środki, żeby ten przetarg mógł się odbyć. Musimy zabezpieczyć środki, dlatego ta decyzja jest nie stąd lizową, tylko wymuszona właśnie takim procedurą. I jedną rzecz, zanim tutaj pan Stanisław pokaże, w którym to jest miejscu, chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz. My nasze zadania traktujemy w tak zwanej perspektywie czteroletniej. Układ czteroletni daje możliwość wykonywania różnego rodzaju robót w różnych miejscach dzielnicy o różnej skali. I to, co pan powiedział teraz, nie do końca się mogę z tym zgodzić, bo to zawieranie, że tak powiem, i robienie w jednym miejscu, to nie jest prawda. To jest półprawda związana z tym, że faktycznie tak to wygląda przy tej uchwale, ale część zadań będzie robiona przecież z zadań priorytetowych, o których pan nic nie wspomniał, a tam są zadania również remontowe wpisane. Kwota na to jest zabezpieczona 220 tysięcy. Również będziemy mieli tutaj środki w wysokości, które zostają, 46 tysięcy, których nie przenosimy na inwestycje, tylko są w remontach, za które też zrobimy część zadań. Czyli mówienie takie, jak pan powiedział, mija się z prawdą. I tak jak powiedziałem, ocenimy to dopiero w momencie, kiedy będzie wykonany przetarg, i zobaczymy, ile jeszcze tych środków zostanie z tych naszych środków powierzonych, żeby
realizować może nie wszystkie, albo nie w pełnym zakresie wszystkie zadania z tej listy, ale na pewno dużą część uda nam się zrobić. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, jak wygląda miejsce. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest miejsce, które ma być wykonane. W tym miejscu, gdzie te słupy są, może mecz dalej, rosły kiedyś topole. 27. I to bardzo topole duże, bodajże 7 lat temu one zostały wycięte właśnie pod budowę tego parkingu. Ten chodnik, o którym Pan Buszkowski mówi, to jest ten chodniczy. I on zostanie, nasadzone zostały nowe drzewa i w miejsce tu pod siatką od strony szkoły. Proszę Państwa, ten chodnik ma być przesunięty w to miejsce, co pokazuję, natomiast tu mają znaleźć się miejsca postojowe. I to jest nowy chodnik? Nie, to jest stary chodnik. Proszę Państwa, został opracowany projekt i według tego projektu No ale proszę zobaczyć, bo ja rozumiem, że my powtarzamy, to jest powtórka przed egzaminem. To jest stary chodnik, no bo mnie chodziło nie o zrobienie chodnika samego tych nowych uszkodzeń, tylko miejsc, który będzie w ten park. Zresztą chyba ja nie pamiętam, że był remontowany chodnik. Zresztą tam od chyba zawsze, bo był remontowany dalej, na samorządowej Ale tam ta część chodnika to, no nie wiem, jak był to w moim dzieciństwie, bo na pewno nie. Ja z tym jestem najstarszym, nie było tam. Tam to nie było. Od strony MDK-u tam zostało 10 miejsc zrobione i kawałeczek chodnika wyremontowane z kostki. Ale to jest tylko 10 miejsc. To jest ten chodnik przy tych dwóch szkołach. Natomiast to miejsce, o którym mówimy, proszę Państwa, nie było robione od samego początku, ten chodnik nie była budowa. Osiedle powstało. Tak jest. Tak, jeżeli mówię o stanie technicznym, proszę zobaczyć, jak wygląda. Nie, się różni. Nie, bo ja mówię jeszcze raz, że ja robię zdjęcie pod kątem parkingu. Dobrze. Czy ktoś jeszcze... I proszę Państwa, jeszcze nie. Proszę Państwa, no tu jest pokazany projekt. Ten projekt został wykonany przez nas, bo kiedyś, jak ja pamiętam, jeszcze były zakusy Pana Przewodniczącego, żeby to zrobić tanio. I po 10 miejsc podstawowych jako rozgłoszenie. Niemniej jednak ZIKiD nie chce do tego pozytywnie, do tego projektu przewodniczącego się ustosunkować. No i dlatego tak długo zostało wstrzymywane ta inwestycja. I teraz projekt został wykonany i w związku z tym ten projekt trzeba zrealizować. Proszę bardzo. Tylko mam prośbę, jakby chętni do dyskusji się zapisywali, żebyśmy mogli określić czas. Jeżeli drugi raz w tej samej sprawie, to prosiłbym już 2 minuty, dobrze? Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie kosztu projektu. Ile wyniósł samochodem? Koszt projektu? Tak. Ja przepraszam, to rozumiem, że tylko zapiszemy listę chętnych. Kto się chce zapisać do dyskusji, proszę bardzo zapisać się. Pani Nadurska, pani Aksami, pan Wilczycki. Czy są jeszcze jakieś osoby, które chciałyby zabrać w tym głos? To zamykam tutaj dyskusję na ten temat. Lista jest zamknięta. Proszę bardzo. Pierwsze było pytanie odnośnie, ile kosztowała dokumentacja. Tak, dokumentacja, z którego ona jest? Dokumentacja została dokończona, bo pierwsza była WZ-ka w 2000, no 3 lata do tyłu, może 3 chyba. Była WZ-ka, która kosztowała nas 17 tysięcy. Mogę Was teraz, nie chciałbym się tutaj w szczegóły, ale koło 17 i projekt budowlany również, czyli sama dokumentacja kosztowała ponad 30 tysięcy. Dlatego ja tak chciałem zrobić to zgłoszenie, żeby za 30 tysięcy to my możemy zrobić 10 miejsc parkingowych. Jednak ZIKiD mi pokazał, w którym miejscu ja mam stać i tak się stało, jak się stało. Czyli tutaj to jest tak zwana moja lekcja pokory. Robimy swoje, robimy po Bożemu, aczkolwiek jak widać są inne problemy, które wyskakują. I pan Buszkowski. Proszę. Panie Przewodniczący, to co mówiłem na komisji, myślę tak, że można by to podzielić to zadanie na 2 razy, powiedzmy, prawda? Czyli zrobić teraz za połowę pieniążków i
powiedzmy w przyszłym roku zrobić zakupy pieniążków i to byłoby rozsądne, dlatego że proszę zauważyć, że na przykład w niektórych sytuacjach właśnie w ten sposób postępujemy, że robimy na raty, choćby tą inwestycję tutaj radnego Szczurka, prawda? Że nie robimy w ogóle, ale jak była taka rozmowa, że będziemy robić, to było powiedziane, że na początku 10, a przecież wiadoma sprawa, że naraz byłoby to wszystko lepiej zrobić cały ten pas, prawda, tam zrobić, a jednak staraliśmy się podzielić, żeby nie wydawać wszystkich pieniążków w jedno miejsce, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj dobrze byłoby na przykład zrobić połowę tego zadania, drugą połowę zrobić powiedzmy w przyszłym roku, a te pieniążki, które by zostały z tej połowy, zagospodarować na inne zadania, które już były wcześniej ustalone. Tak. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja. Teraz tak, ja odpowiem. Wszystko by było dobrze, gdyby można było tak podzielić te prace, żeby nie powtarzać niektórych rzeczy. Ale niestety, tak jak mówię, jeżeli mamy do wyremontowania dach, to remontujemy dach w całości, bo nie zrobimy połowy dachu, a połowy nie. Tutaj w tej inwestycji jest inny problem. Problem związany z tym, że pierwszy etap, który nam tutaj projekt nas zaprojektował, jest projekt oświetlenia. Czyli wykopanie, że tak powiem, kabla, zakopanie kabla i ustawienie nowych dach. To jest pierwszy etap plus wykonanie tam jakiejś tam małej cząstki tego parkingu. Co moim zdaniem jest niegospodarne, jest to związane z tym, że wykonawca, który będzie startował do całości, uwzględni tylko raz kopanie, a nie dwa razy. W momencie, kiedy raz będzie musiał wykopać kabel, będzie musiał go również zasypać. My w przyszłym roku również będziemy musieli zlecić wykopanie tego wszystkiego i zrobienie parkingu. Czyli to nie jest tak, jak pan mówi, że to będzie gospodarne. To będzie właśnie niegospodarne, a spółdzielni, przynajmniej tak z tego, co ja wiem, chociaż nie jestem, wykonuje się pracę w sposób skonsolidowany na zasadzie, że bloki sobie pożyczają pieniądze, między innymi po to, żeby wykonać pewną całość, bo nikt nie zrobi jednej części, później przyjdzie z rusztowaniem i wstawić drugą część, bo to jest super niegospodarność, bo przyłożenie rusztowania na przykład na jedną ścianę jest nieekonomiczne, a przyłożenie rusztowania na wszystkie cztery jest, a bloku na przykład na to nie stać. Pożycza się z jednego bloku, żeby wykonać na drugi. Jest to taka analogia i wydaje mi się, że to, co ja panu tłumaczyłem i na spotkaniu tutaj, wydawało mi się, że to jest przedstawione jasno. Pan ma wątpliwości, ma pan do tego prawo. Ma pan do tego prawo. Nie, dlatego ja powiem dlaczego. Dlatego, że jak się spotkaliśmy tutaj u pana w gabinecie, to mówił pan na początku, że wszystko jest w porządku, że nie zagrożone i że jest na pewno te pieniążki wrócą tam część, tak dalej. Później jak już się żegnaliśmy, to mówił pan, że to wcale nie ma pan pewności takiej, że tak będzie i raczej tak nie będzie. No więc dlatego po prostu tylko dla. Bardzo, no. Ja mam prośbę, żeby pan uważnie słuchał, dobrze? Bo ja powiedziałem od razu, że to jest teoretyczne rozważanie i nie dam oczywiście 100% gwarancji. Powiedziałem, że 150 tysięcy to jest minimum, który ja uważam, ja jako Sławomir Góra, że to będzie. Oczywiście jakby pan powiedział, żebym ja się podpisał pod tym, mogę powiedzieć, że daję swoje słowo, ale to pana, moje słowo może panu być, tak powiem. To znaczy nie dlaczego, ja pana szacuję, proszę pana, i nawet to ma prośbę, że pan, pana lubię, proszę pana. To nie chodzi o lubienie, nie jestem do lubienia. Dlaczego miałbym je, pan daje samo, to dlaczego nie? Przepraszam. Tak jest, pani. Tak. Ja z kolei cieszę się niezmiernie, że został objęty teren ulicy Urbanowicza, wykonanie miejsc po stronie ulicy Urbanowicza, ponieważ mówimy właśnie, żeby ta gospodarność była zachowana i dwukrotnie niewykonywane prace, prosiłabym jeszcze o dodanie do tej inwestycji wykonanie i dostawienie słupów oświetleniowych. Ja często mówiłam i dyskutowałam z panem Burym, że jeśli chodzi o te miejsca półstojowe, tam jest konieczne również dostawienie słupów oświetleniowych. Jeżeli będą na to pieniążki, będę wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Asan, proszę. Jeśli chodzi o to zadanie, no to ja już wypowiadałam na komisji, ale powiem jeszcze raz, że chodnik jest bardzo, bardzo stary. To przed wejściem jest między innymi widać nawet szkołami, prawda? Jest on też dojściem do szkół. Samorządowa. Tak, 92 i 82. Ale zawrót chodnika tutaj no byłby absurdem, dlatego że sama cała samorządowa jest bardzo wąską ulicą i jest dużym zagrożeniem, jeśli te samochody stoją, bo w tym momencie stoją na chodniku, no bo nie ma innego wyjścia. I bardzo ważne jest zrobienie tam tych zajazdów parkingowych, jeśli jest taka możliwość. Na początku nie było możliwości, no bo było te 27 topór.
zażądano od nas ogromnej sumy za wycięcie. Udało się, no nie zrobiliśmy chodnika, tak? Kilka lat, wiele lat czekała ta inwestycja, aż udało się trochę wyciąć. A teraz od 7 lat nie możemy sobie poradzić z urzędnikami, bo tak jak przewodniczący powiedział, chciałbym zrobić etapami tanio po 10 miejsc, ale po prostu tyle lat nie udało się tego zrobić. Teraz jakiś mamy projekt, to jak też była jedyna szansa na to, że trzeba jednak to zrobić i no i tak ja uważam. Tak, dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy listę. Pan Wieńczycki jeszcze. Ja chciałem zapytać pana przewodniczącego, nie wiem, czy temat był poruszony w rozmowie ze strażnikiem. Co w sytuacji, chodzi mi o podział procentowy, co w sytuacji, kiedy wszystko już wybudujemy, jeśli chodzi o nowe inwestycje, to co wtedy zrobimy? Znaczy, nie było takiego pytania, bo to pytanie de facto nie do skarbnika, no bo skarbnik de facto pilnuje czego? Pewnej proporcji. W proporcji w budżecie, żeby nie było... Jego, to co jest zrobione w dzielnicy, jego to nie interesuje. Bo to jest zadanie dzielnicy. Nie, tutaj nie ma takiej rzeczy. Tu jest kwestia taka, że będzie to pewnego rodzaju zobowiązanie i to nie tylko dzielnic, ale również innych jednostek, że tak powiem, realizujących zadania miejskie, żeby więcej zadań było inwestycyjnych, czyli podnoszących wartość mienia miasta. I są różne rzeczy, które można robić w sposób inwestycyjny. Tak jak ja też próbowałem pokazywać, że nawet robienie chodnika, czy remont chodnika, który nie byłby remontem, tylko poszerzeniem chodnika, wykonanie pewnej dokumentacji, zmiana parametrów daje już możliwość robienia inwestycji, czyli sposób inwestycyjny. A to jest ważne, dlatego że od 2014 roku podobno wchodzą przepisy, jakiś przepis 234, który ja nie wiem, nie naszym czego dotyczy, ale sugeruję po prostu, żeby różnica między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi była zrównoważona, albo inaczej inwestycje były przewyższały wydatki bieżące. Po bieżące jest to przejadanie. A do tej pory większość jednostek stworzyła pewnego rodzaju łatwiznę, bo łatwiej jest wykonać remont bieżący niż przygotować inwestycje, bo jest to związane z pewną dokumentacją. Ja rozumiem, żeśmy zamknęli listę, ale krótko, tak? No to proszę. Nie mam takie myślę krótkie. Mam pytanie do zarządu. Czy myśmy w naszej kadencji, albo przynajmniej w poprzedniej kadencji, czy była realizowana inwestycja na podobną skalę, jeżeli chodzi o finanse? Ja doskonale rozumiem, ale mam ten sam problem, dokładnie to samo, nie tylko ja zresztą, tylko no, każdy by chciał, żeby przynajmniej część również jego inwestycji mogła realnie no, po prostu być w jakiś sposób możliwa do realizacji. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ważne, ale jeżeli wszystko idzie, tak jak tutaj mówił radny Buczkowski, w jedno miejsce, mimo że są takie potrzeby, no ale są potrzeby również jeszcze w innych miejscach. Pytanie, czy faktycznie do tej pory taka polityka kiedykolwiek była prowadzona, czy na tą skalę pieniądze i tak procentowo były przyznane na jedną inwestycję kosztem innych? Tak. Bo nie neguję potrzeby, tylko mówię, że również znam no, inne inwestycje i też na swoim podwórku, które są, uważam, właśnie dokładnie mają ten sam problem. Tak. Były kwestia nie Szajnowicza. Chociaż cała ulica Szajnowicza była zrobiona wtedy. I przez bank. Ulica Szajnowicza miała zmianę nawierzchni, która tak naprawdę. Ale jest... mówimy o tej kadencji naszej. Za naszej kwestia była związana, jeżeli dobrze Państwo pamiętacie, na Kazimierzowskim. Kazimierzowskie 15, Kazimierzowskie 29. Wszystkie środki były tam przypisane. To się było, żeby... I jaki jest owoc? Inwestycje, które miały kosztować 1 100 000, kosztowały 430 000. To jest fakt. Tego się nie było zobaczyć. Jeszcze były, nie za Państwa kadencji, były enklawy samorządowe. Przepraszam, enklawy patyńska. Wszystkie środki szły na jedno zadanie. Także i jeszcze Zikit dokładał, bo było za mało. Czyli de facto jest to w naszej dzielnicy kilka takich inwestycji było robione. Ale zamknięta jest dyskusja, a chyba że akcent do tego, co powiedziałem. Rozumiem formalnie, chciałem, panie przewodniczący, ponieważ... Formalnej.
Tak? Jak ja powiedziałem? Formalne. Tak. To proszę, no, w sprawie tak, formalnej. Jasne. Czyli chodzi konkretnie o to, że ponieważ jest to taka sytuacja nietypowa, można powiedzieć, no bo tam kiedyś oczywiście było coś takiego robione, ale nietypowa, żeby uważam, że mieszkańcom się należy wiedza, jak kto głosował, dlatego wnioskuję o głosowanie imienne tutaj w tej sprawie, żeby każdy zagłosował, że jakby ktoś, powiedzmy, jak tamte upadną, inne rzeczy nie zostaną zrobione w tym roku, żeby każdy mieszkaniec wiedział, że dlatego, że bo duży radni zagłosowali pewnie za tym, żeby w jedno miejsce wydać wszystkie pieniądze, dlatego wnioskuję o głosowanie imienne. Rozumiem, że musi być wniosek, tak? Wniosek na piśmie, bardzo proszę. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi, jak najbardziej jestem za. Poprzednio? Poprzednio był bardzo ciekawy wybór. A poprzednio jeszcze ciekawszy. Trzy kadencje do tyłu były do normalne. Tak. To się jeszcze okaże. I walka była na nogę? Tak. Nieco zrozumiałe słowa. Więcej kultury nam, prawda? Pamiętam czasy Domonia. Ja pamiętam. Ale ja pamiętam. Panie Małgosiu, proszę się przygotować do głosowania imiennego. Mamy listę. Ja odczytam. Albo pani będzie. Tak? Rozumiem, że wniosek już jest na otoczeniu. Formalnie, czy pani mogła się ten wniosek mam przegłosować? Nie, to jest wniosek formalny. Ja się przychylam do tego jak najbardziej. Czekam. No to rozumiem, że pan dostanie trzy podpisy po lewej stronie. Po prawej też. Na trzeciej też polecam, bo jest za daleko. Bardzo się cieszę, że świadomość radnych musi być coraz większa w tym, co robią. Dobrze. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wniosek już idzie. A ja zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania imiennego. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Jeżeli jest za, to za, przeciw albo wstrzymać. Dobrze? A więc przechodzimy do... Nie no, wniosek, powiedzmy sobie, formalnie już idzie pocztą, że tak powiem, przy trzecim systemie. Robert Adamek. Aksamit Urszula. Jestem za. Bartosik Kamil. Jestem za. Bartoszek Marek. Jestem przeciw. Bartoszek za, dobrze. Zimczycki Zygmunt. Jestem za. Buszkowski Andrzej. Przeciw. Bury Stanisław. Za. Oczywiście. Góra Sławomir. Za. Krzykorzek Bożena. Jestem za. Grzyb Tomasz. Za. Hałacińska Halina. Jestem za. Jarosz Jan Piotr. Jestem przeciw. Liro Elżbieta. Jestem za. Łosia Agnieszka. Za. Malara Stanisław. Jestem za. Milewski Jerzy. Za. Nadurska Grażyna. Wstrzymuję się. Pawiński Zdzisław. Przeciw. Szczurek Wiesław. Jestem przeciw. Szewczyk Tomasz. Za. Zaręba Piwowarska. Przeciw. Koniec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzynaście, czternaście za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przeciw, przy jednym wstrzymującym się.
Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zadań powierzonych w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013.